Jest z nami Dawid Arndt, zawodnik Łódzkiego Klubu Sportowego. Dawidzie, poprosimy o krótki pomeczowy komentarz. Dzień dobry. No to przede wszystkim kolejna porażka. Ciężko mi powiedzieć, z czego wynika tak słabo wejść w mecz, gdzie w drugiej połowie możemy pokazać, że potrafimy grać, potrafimy zdominować rywala, a w pierwszej połowie brakuje nam do skoku, mniej agresji, druga połowa zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu i pytanie, czemu nie możemy tak zagrać od pierwszych minut? Jak oceniłbyś swój występ? Pierwszą bramkę biorę na siebie zdecydowanie. Myślę, że mogłem dać więcej od siebie. Brak zdecydowania, piłka myślę, że do wyjścia. Druga piłka, nie wiem, nie chcę na gorąco mówić, ale myślę, że też mogłem trochę więcej zrobić. No a co do reszty meczu, myślę, że dość udana interwencja, ale to na pewno nie jest ten poziom, który chciałbym pokazać i mam nadzieję, że jeszcze dostanę szansę i pokażę, że stać mi na więcej. Jako, że nie ma więcej pytań, dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo, do widzenia. Na konferencji witamy trenera Wisły Płock, Radosława Sobolewskiego. Trenerze, poprosimy o pomeczowy komentarz. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zdobyliśmy bardzo ważne, bardzo cenne 3 punkty, które przybliżają nas do ostatecznego celu. Oczywiście powtórzę, jakim jest utrzymanie Wisły Płock w Ekstraklasie. Gratuluję chłopakom postawy w dzisiejszym spotkaniu, zwłaszcza gratuluję pierwszej połowy, gdzie chcieliśmy podejść wysoko pod przeciwnika i zależało nam bardzo mocno, aby strzelić bramkę. Udało się strzelić 2 i za to chwała. Natomiast jeżeli chodzi o drugą połowę, chcieliśmy trochę poczekać na przeciwnika, gdzieś puścić go na swoją połowę. Natomiast wydaje mi się, że zbyt mocno oddaliśmy inicjatywę i gdzieś ŁKS doszedł parokrotnie do swoich sytuacji. Niemniej jednak cały mecz oceniam bardzo pozytywnie i gratuluję chłopakom. Jako, że nie ma więcej pytań, dziękujemy trenerze. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Na konferencji witamy Cezarego Stefańczyka. Czarek, poprosimy o komentarz dotyczący przebiegu meczu. Dzień dobry, witam. Zdawaliśmy sobie sprawę, jaki to jest dla nas mecz, co się z nim zwiąże. Cieszymy się bardzo, że żeśmy może nie udźwignęli tą presję, bo jakiejś tej presji wielkiej nie było, ale cieszymy się bardzo, że wygraliśmy. Drużyna pokazała charakter. Praktycznie tym meczem zapewniamy sobie cel minimum, jakim było utrzymanie. Bardzo się z tego cieszymy, że nie będziemy przeżywać takiego horroru jak rok temu. Brawo dla całej drużyny. Bardzo się cieszymy. Jako że nie ma pytań, dzięki serdeczne, gratulujemy. Dziękuję bardzo.